Szczewianin, wychowanek Sambora Daniel Ławrynowicz, obecnie zawodnik Legii Warszawa, wraz z Oktawią Nowacką ze Starogardu Gdańskiego zajęli 5. miejsce w sztafecie mix na Mistrzostwach Świata w pięcioboju nowoczesnym, które zakończyły się niedawno w stolicy Egiptu, Kairze. Dla młodego Ławrynowicza, niedawnego juniora, to najlepszy start w karierze w kategorii seniorów. Polska para była bardzo bliska wywalczenia medalu. Przed ostatnią konkurencją zajmowała 3. miejsce. Ostatecznie spadła na 5. lokatę, ale wynik ten i tak można uznać za duży sukces. Zwyciężyli Niemcy, kolejne miejsca na podium zajęły duety egipski i francuski. Nasza kadra z Kairu wróciła z jednym medalem, srebrem drużynowym mężczyzn. Dodajmy, że w tym sezonie tczewianie w pięcioboju nowoczesnym odnosi znaczące osiągnięcia. Jednym z ważniejszych był srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorów w zawodach indywidualnych reprezentującego dwójkę tczew Michała Jaszczerskiego.